Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sarcza, wy oglądacie kolejny materiał wideo z gry Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Zanim zabierzemy się za kolejne zadanie w tym odcinku, to znowu zmienimy sobie wyposażenie. Ostatnio pokazałem wam to, które widzicie teraz na ekranie, a teraz korzystając z tej skrzynki, gdzie mamy załadowane różne elementy wyposażenia z dodatków DLC, no to wybierzemy sobie kolejny zestaw i tym razem pójdziemy w coś przeznaczonego bardziej dla maga. Oczywiście bazowe obrażenia, a raczej bazowe atrybuty, czyli odporność, będzie słabsza od tego, co mam teraz, ale nie szkodzi. Ważne, żeby coś innego po prostu też wam tutaj zaprezentować. Tutaj mamy jeszcze buty. I do tego bym sobie wybrał jakąś broń. Tutaj są całkiem interesujące, dość nietypowo wyglądają. Nie wiem, może sobie to byśmy wypróbowali? Akurat broń powiązana z żywiołem ognia. Więc możemy sobie od razu przejść do ekwipunku i to wszystko pozakładać. No jak widzicie, tutaj są takie dodatkowe atrybuty związane z maną. No, jak to na maga przystało. Więc zaraz zobaczymy coś zupełnie innego od tego, co nosiliśmy w poprzednim odcinku. Proszę bardzo. Tak ten pełen zestaw wygląda. No i mamy też zwiększoną odporność na obrażenia elementalne, a także jeszcze bardziej zwiększoną regenerację many na sekundę. Więc jak najbardziej spoko. A jeśli chodzi o broń, to nie wiem, czy nie zabrać jej zamiast młota, bo akurat ta nowa broń to jest dość wolna, prawda? Proszę bardzo. Też kurczę, całkiem ciekawe dodatkowe atrybuty. No cóż, na razie tak trochę na sucho, ale później sobie wypróbujemy oczywiście w walce. W każdym razie, jak może zdążyliście zauważyć, przeniosłem się z powrotem do wioski Gorhard i teraz będziemy chcieli dostać się, zdaje się, że tutaj mamy alchemiczkę, z którą chciałbym pogadać. My już tutaj byliśmy swego czasu, żeby zdobyć odpowiednią miksturę leczącą w ramach jednego z questów, a teraz właśnie nowe zadanie przyjmiemy. Please listen to me. Everything I've done may be ruined. Dowiedzmy się w takim razie, o co chodzi. Why ask questions when you could never understand the answers? It's clear your prowess is not with wit, but with a weapon. If you must know, something of value has been stolen. An alchemical formula that, if released, could cause untold devastation. I see its symptoms everywhere. Only my apprentice, Karth, and I knew of my work on the formula, but he's gone missing as well. Czyli straciła ona jakąś alchemiczną formułę i w dodatku też zaginął jej uczeń Karf, który oprócz Nen Henry, czyli właśnie tej kobiety, również on wiedział, na czym polega to wszystko, jak działa ta formuła. It was an early version, unstable and rife with potential dangers. My hope is to develop a weapon that the Alfar can bring against our common enemy, the Tuatha. To say more would be to reveal my secrets. All I can say is that it involves lesions, goiters, and a good deal of pus. To taka wczesna wersja tej formuły. Niedobrze by było, gdyby wpadła w ręce na przykład Tuatha. A kim był twój uczeń? His name was Karth Hilfred. I found him one morning outside my door, picking through the ember eyes. I was impressed how well he knew his way around a plant. I've never seen one so eager to learn. Wyjątkowo chętny do nauki, co? No to pomożemy ci. I do not deserve such goodwill after what I've engineered. If disaster occurs in Odorath, it will be on my head. I'm not sure where Karth may have gone, but I knew that before he came to me, he found shelter in the ancient chambers of Agnurfar Hall, an Irathi ruin east of Gorhard. Once you've ensured Karth's safety, you must learn what's happened to my formula. When you do, destroy it. It's the only way to keep us safe. Ano właśnie, czyli najpierw odnaleźć Karfa, dowiedzieć się i przekonać się,
albo raczej upewnić się, że jest bezpieczny, a następnie odnaleźć formułę, dowiedzieć się, co się z nią stało i w razie potrzeby ją po prostu zniszczyć. He always spoke of his time as a wastrel living in the abandoned halls of Agnor Farhall, the Arathi ruin. People say it's haunted, but people say many things. Dobra, są ruiny, które zresztą już odkryliśmy parę odcinków temu, więc tam się będziemy wybierać. The villagers believe it's haunted, but I have a feeling that's a ruse devised by the Red Legion. They mean to terrorize these people into submission, and it's working. No proszę, całkiem możliwe, że te ruiny są opanowane przez bandytów z Czerwonego Legionu. Haven't you seen it? The grim tower to the west. Avoid its shadow if you can, because what transpires inside Alistar will benefit no one. I would know. Krótka kwestia na temat tej wieży z początku gry, ale jeszcze może opowiesz coś o sobie. If you must know, my name is Nani Henry, formerly the chief alchemist of Alistar. But you wouldn't know what that is, would you? When the scholars in the tower ordered me to leave the grounds, I took refuge here. The Almain are a private people, keen to keep to themselves, like me. Czyli ona swego czasu przebywała w tamtej wieży z początku gry. I fear for his life. Karth was gifted in a way that I've witnessed in only a select few. If the Red Legion has him, there's no telling of how he'll be treated. Nen Henry tutaj bardzo się martwi o swojego ucznia, bo był bardzo uzdolniony, a możliwe, że przedstawiciele Czerwonego Legionu dorwali Karfa. Bandits, ruthless and well organized. The Red Legion is reaping many rewards by preying on vulnerable Almain settlers traveling east. Long ago, these villains confined themselves to the coast, but recently they've moved inland to avoid the war. Now they're our problem. No tak się składa, że my z Czerwonym Legionem już mieliśmy do czynienia. A co powiesz o eksperymentach swoich? For years I dabbled in alchemy, healing, divination and transmutation. All of that seems frivolous now, what with the war looming over us. Now I spend my sleepless nights in search of a formula that will end such conflicts forever. No, czy uda ci się taką formułę znaleźć, która mogłaby zakończyć wszelkie konflikty? To dość odważne zadanie. I have seen many conflicts unfold, but never have I seen one in which the fates of so many are at stake. The Tuatha will not settle for simple victory. They want total domination and will do whatever it takes to achieve it. No właśnie, skoro już poruszyliśmy kwestię kryształowej wojny, to może jeszcze Tuatha. They are the undying, the corrupted roots. Their existence is an abomination. Everything in Amalur exists for a particular reason, except for the Tuatha. They're not meant to be. Nie powinno ich tu być. No, zgadzam się jak najbardziej. Za chwilę przejdziemy do sklepu. Farewell. Najpierw aktywujmy sobie questa i jeszcze się tutaj rozejrzyjmy, bo byliśmy tu już jakiś czas temu. Przeszukiwaliśmy te poszczególne pomieszczenia, ale wówczas jeszcze nie zabieraliśmy chyba wszystkich rzeczy, które mogłem zabrać. Teraz można by to było nadrobić, dlatego że od ostatniego odcinka jednak mamy dostęp do własnego domu, a wraz z nim do skrzynki, która pomieści znacznie więcej przedmiotów. Wobec tego mogę sobie pozwolić na zabranie paru rzeczy. Tutaj może też coś będzie. W sąsiednim pomieszczeniu na przykład też. Okej, kolejne dokumenty. To by było na tyle. Ale a propos właśnie dokumentów, to my możemy sobie jeszcze przejrzeć te księgi, które zdobyłem nie tylko w tym, ale i poprzednim odcinku. Trochę się tutaj tego pojawiło, więc pokażę wam tak na szybko, gdybyście byli zainteresowani. I od razu postaram się to sprzedać. Chociaż oczywiście to, co zostało ukradzione, no niespecjalnie pójdzie na sprzedaż. Przynajmniej nie na razie. Oprócz tego jeszcze tutaj jakaś księga. Też tam na temat tej wdowy, o której ostatnio usłyszeliśmy. No dobra, tutaj to chyba jest tylko to, co poszło
Tak, z tej kradzieży. No dobra, zostawiamy nasze aktualne wyposażenie i spróbujmy właśnie tutaj jeszcze posprzedawać. Chociaż kurczę, miałem właśnie dodać do sprzedaży, a właściwie do tych śmieci, te różne księgi. To też, tutaj właściwie te rzeczy też by się przydało, ale i tak tego nie sprzedamy. Time is of the essence. That's never been more... No i okej. Tutaj w takim razie sprzedajemy wszystko, czego nie potrzebujemy. I na razie to by było na tyle. 43 na 70 za kilka tysięcy sztuk złota. Jest też tutaj w okolicy do wykupienia ulepszenie naszego plecaka. Farewell. Dzięki któremu zamiast 70 będziemy mogli nosić nawet 80 przedmiotów. No w każdym razie ja teraz muszę stąd wyjść i skierować się właśnie tutaj, do Agnur Farhal, gdzie będziemy mieli dalszą część tego zadania. Jeszcze zanim rozpoczniemy przeszukiwanie tych ruin, no to zaczniemy od nadrobienia pewnych zaległości. Mianowicie tutaj mieliśmy pominięty dwa odcinki temu kamień i tak samo gdzieś w tej okolicy jest następny. Najpierw tutaj wysłuchajmy. If I have to live for the rest of my life without him knowing, well then I'll deal with that. I think there's something to be said for it. I think it's noble. Yeah, I could tell someone, but that's just asking for praise. What makes it an act of kindness is that nobody knows, or at least that he doesn't know. I let him have the glory. No one has to know his arrow missed. He saved the town. He's a hero. Ależ się tutaj przy okazji władowałem w całą grupę przeciwników. Ale wykorzystamy właśnie dzisiaj trochę więcej tych zdolności, no bo jednak mamy regenerację many, więc warto by było z tego rzeczywiście skorzystać. Może najpierw się rozprawić ze zwykłymi przeciwnikami. Oni też będą walczyć ze sobą. To jest ciekawe. Dobra. Proszę, podpalenie poszło. No i mamy wyższy poziom doświadczenia. Zaraz to sobie obadamy, tylko najpierw jeszcze przejdźmy tutaj, nadrobić od razu ten kolejny kamień. Bo to było akurat na początku tej ścieżki. Więc teraz możemy to spokojnie zrobić. In the country of Nirilim's embrace, the summer manifests as an immortal fae. You know her, him, it, as the resplendent warrior, or the ardent conqueror. You mortals named him King Issa. In the youth of your people's memory, you bore witness to Issa's exploits. He is your legend of might and eminence. Come, listen to a tale of Issa and Own, the God Storm, the Withering War. Król Issa, tak? No tutaj mamy jeszcze też skrzynkę na wysoki poziom. Nie wiem, czy uda się to otworzyć. O proszę, akurat nie trzeba było nic modyfikować nawet. No i super. To chyba pora sobie w takim razie zainwestować punkty. No i ponieważ Detect Hidden na tę chwilę jest zablokowane, musimy być na poziomie przynajmniej 8, żeby iść dalej, no to albo właśnie otwieranie zamków, albo perswazja by mnie w tym momencie interesowała. I szczerze mówiąc chyba pójdę w perswazję, jak na razie. No i dodatkowo 3 punkty tutaj do wydania na kolejne umiejętności. Zastanawiam się, czy iść dalej na przykład tutaj w zdrowie. Możemy sobie jeden punkcik władować. Tutaj umiejętność pasywna. Czyli to jest coś takiego, że kiedy mamy mniej zdrowia niż 25%, no to jest 30% szansa, że odnowimy sobie 20% zdrowia. Zwiększone będą obrażenia. No dobra, weźmy sobie przynajmniej na jeden poziom.
No i jeszcze jeden punkcik teoretycznie. Jakby tak dalej sobie rozwijać to trzęsienie ziemi ewentualnie. No wiadomo, tutaj też obrażenia z tych mieczy kuszą jak najbardziej. Ale weźmy i to. Na razie to tyle i proszę, dzięki temu, że władowaliśmy już przynajmniej 11 punktów w to drzewko Might, no to tutaj się odblokowała kolejna karta i teraz mamy o parę procent więcej do obrażeń w walce wręcz i do efektywności bloku, po 2% więcej w każdym przypadku. Więc wybieramy fightera i na razie to tyle. Tutaj jeszcze w międzyczasie zgarnęliśmy coś nowego. Jest kolejny łuk, jak widać. A proszę. To ten sobie odłożymy na sprzedaż. A jeszcze oprócz tego widziałem, że zgarnęliśmy jakiś kaptur. No ale nie skorzystamy z niego za bardzo. Nie ma takiej możliwości. Nie jest też niczym specjalnym, więc po prostu pójdzie na sprzedaż. No dobra. Skoro tutaj zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy do zrobienia, no to wejdźmy do samych ruin. W pierwszej kolejności przypominam, że mieliśmy tutaj poszukać tego ucznia o imieniu Karf. I czyżby to już było tak blisko? Zaraz zobaczymy. Po drodze spróbujemy jakieś składniki z tych roślin odebrać. To otworzymy. Jak najbardziej. I proszę bardzo. To jest on. What you doing down here? Don't you know Agnar Farhold is haunted by the spirits of the Arathi? So, are you foolish or just stupid? A może byś powiedział, co ty tutaj właściwie robisz? I'm skilled in alchemy, but it has never brought me riches or respect. The only way I will ever find glory in this life is as part of the Red Legion. No niezbyt ciekawe wieści. Mówi nam, że jest wyszkolony w alchemii, ale to mu żadnych bogactw nie przyniosło i dopiero dołączenie do Czerwonego Legionu mogło mu przynieść chwałę. Not much is known about the fabled beings of order. They abandoned this world long ago, leaving ruins such as this as a testament to their glory. I hope that by spreading tales of spirits and boogeymen, they could prevent the curious villagers from exploring too deeply. One can always hope. Czyli wygląda na to, że nie będzie do nas kurczę przyjaźni nastawiony. A co powiesz właśnie o swojej mentorce? She, like so many others in Gorehart, is prone to ignorance. She sees what she wants to see. I am her dutiful apprentice, and she is the wise mentor. Her whole life is a lie, she tells herself. No niestety, on nie jest do niej dobrze nastawiony, twierdzi, że sama siebie oszukuje, widzi tylko to, co chce widzieć. They're very careful about whom they allow into their ranks. And they were resistant about my membership at first. At least until I told them about Nanny. Her discovery will fetch a high price in Rhaethir, and could even decide this misbegotten war. Still, that is no concern of mine. I simply want to be one of the Red. No i co gorsza, Karf chciał wyraźnie dołączyć do Czerwonego Legionu. Do Czerwonego Legionu, który początkowo nie chciał Karfa przyjąć, ale kiedy ten zaczął mówić więcej na temat Nen Henry, czyli na temat tej mentorki, no to się powoli zaczęli przełamywać. Co w takim razie stało się z formułą? Oh, I see. The Twisted Gnome has found herself a champion. How delightful. Nanny always was a fool. So immersed in her work that she failed to see the deception before her very eyes. The Red Legion has her formula, because I gave it to them. At this very moment, they are moving crates of it eastward towards the city of Rhaethir, where they will fetch a high price. Poor Nanny. So trusting, so pathetic. Of course she can never learn of my ruse, can she? It is time. No niestety, jak się można było domyślać, on przekazał alchemiczną formułę tym bandytom i teraz właściwie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko ich tutaj powstrzymać w okolicznych skrzyniach.
jest to, czego szukamy. Więc zgodnie z życzeniem Neni będziemy musieli to po prostu wszystko zniszczyć. No ale po kolei. Najpierw się zajmę może tymi bandytami, a dopiero później moim głównym przeciwnikiem. Kurde no. Z tego łuku mi tutaj potężne obrażenia też zadali. Masz. Mam nadzieję, że zabolało. Okej. Jeszcze nie wszystko. Spróbujmy może coś skontrować. No stary. Co on robi? Nie przestawaj ze mną kurde walczyć. Dosłownie tak jakby stracił mnie z oczu. No i cóż, byliśmy zmuszeni go tutaj zabić. Doszło do walki. A nam pozostaje teraz tylko spełnić życzenie Nanny Henry i zniszczyć tę alchemiczną formułę. Więc naszym celem będą kolejne skrzynki, które są tutaj w tych ruinach. Na razie otworzymy skrzynkę tutaj. Oj. Dobra, mało brakowało. Ale dobraliśmy się do zawartości. Więc nawet na mapce możemy sobie zobaczyć. Tutaj dalej też będę musiał szukać. No a bandyci z Czerwonego Legionu na pewno będą starali się mi przeszkodzić. Więc mamy łuczniczkę od razu. Spróbuję sobie z nią poradzić. Oj, oj. Trzeba było się podleczyć. I raz jeszcze trzęsienie. Proszę bardzo. Na razie to tyle. A tutaj są te skrzynki. Łącznie 10 takich skrzynek jest do zniszczenia. Na razie rozumiem, że to zostało policzone jako 2 na 10. Więc będziemy musieli szukać kolejnych. Następni wrogowie przed nami. Dawać tych dwóch na raz, trafić. Dobra, może być. Tak jest. No i załatwieni. Czy wy tutaj czegoś pilnowaliście akurat z tej strony, bo jest tutaj trochę więcej przestrzeni, ale o dziwo niczego ciekawego nie znajdziemy. W ogóle cel jest też na zewnątrz, ale to rozumiem, że później jak już będziemy wracać, to po prostu droga do wyjścia. Na razie udajmy się jednak tutaj, na spokojnie. Tylko, że równie dobrze poszedłbym tu jeszcze, do tej części. Sprawdzimy każdą odnogę w miarę możliwości. O, proszę, cała grupa tutaj tych przeciwników. Niespodzianka. Nie no, na takie grupy to jest po prostu idealne. Naprawdę. Okej. Co my tu mamy? Trochę złota. I dodatkowo jakiś element wyposażenia. No ktoś tutaj nie przeżył. Ale mamy też następny kamień. Sometimes this is too hard to believe. But you can accept the strangest fact that you were wrong. Yes, but that and this endless vacuity is horrible. The ancient ones were here. They delivered themselves into the world. The time-worn cycle turns with ages. The seasons drift along the stream. They wait for the past. The future brings the forming storm. This is no place for a home for anyone. Tak w ogóle to możemy sobie sprawdzić właśnie, jak to wygląda tutaj, jeśli chodzi o te kamienie. Tutaj mamy 3, 1 i kolejne działy. No dobra. Oprócz tego jeszcze tego chyba wam tutaj nie pokazywałem w międzyczasie, jak otwierałem skrzynkę, gdzie mieliśmy różne rzeczy z dodatków DLC, to dostałem wtedy takie karty, które dodają nam różne efekty pasywne, na przykład tutaj 5% odporność przed ogniem i lodem, a tutaj plus 2% do zdobywanego doświadczenia
w trakcie aktywowanego trybu Reckoning. Tutaj efekty aktywne. Proszę bardzo. I na razie to by było na tyle. Lecimy. Czyli cały czas tutaj. Chociaż właściwie są właśnie dwa przejścia jeszcze. No zobaczymy, z którego ostatecznie skorzystamy. No bo patrzcie. Tutaj można by było się jeszcze przedostać, tylko nie wiem, gdzie będzie wyjście. A, właśnie chyba tędy akurat. Tak by to wyglądało. No to wobec tego najpierw przejdę jednak w tę stronę. No bo w pierwszej kolejności warto by było jednak zobaczyć tam, gdzie jakieś ślepe zaułki się kryją. Chociaż już sam nie wiem, czy to będzie akurat tutaj właśnie. Dobra, ostrożnie tutaj. Przyciągnięcie i trochę właśnie skorzystać z tej nowej broni. Na razie to tyle. W trakcie walki w ogóle kamera tak się naturalnie nam czasem oddala, czy też przybliża, w zależności od tego, w jakiej jesteśmy pozycji. Też to na pewno zauważyliście. Kurczę, to już teraz sam nie wiem, którędy tak naprawdę powinienem ruszać. Tu mamy przejście. Aj, kurde, czyli tam jednak powinienem najpierw. Dopiero jak podejdziemy gdzieś bliżej, no to nam się następna część mapy odkrywa. I dopiero wówczas możemy stwierdzić, gdzie właściwie powinniśmy ruszyć w pierwszej kolejności, jeśli chcemy zwiedzić wszystko. A więc jednak pozwolę sobie wrócić tutaj. No i sprawdzić jeszcze tę odnogę, no bo tutaj po pierwsze mamy przeciwników do pokonania, po drugie jakaś skrzynka też. To zaczniemy znowu od trzęsienia ziemi. Super, szkoda, że jednego tutaj nie trafiłem. Aj, za długi, kurczę. A tak, za długa kombinacja. No. Zdążyłem jeszcze. Nie zrobił mi krzywdy. No i mamy kolejną miksturkę. I nie tylko, oczywiście. A teraz zobaczmy, co ta skrzynia przyniesie. O, proszę. Mamy wytrych. Ale taki specjalny, który powoduje, że od razu otwieramy zamkniętą skrzynię. Bez konieczności przechodzenia minigierki. Więc warto coś takiego wykorzystać na te skrzynki z najwyższym poziomem trudności, jeśli chodzi o otwieranie zamków. No ale dobra, tutaj to by było na tyle. Nie wiem, czy jeszcze właśnie sobie tutaj nie zajrzeć, bo wpadły jakieś, kurcze, nowe rodzaje broni. Na przykład tutaj. No, można by było sobie to chyba wypróbować. Tu wprawdzie nie mogę ulepszać tej broni, ale i tak na razie nie ulepszamy. Więc niech będzie ten miecz. A tutaj też właśnie coś ciekawego, ale to dopiero na szósty poziom doświadczenia. Kolejne młoty. Czyli ten sobie odrzucimy. I na razie to tyle. Jeśli chodzi o zbroję, to tutaj jakiś hełm. Nawet nie najgorszy. O, proszę. A to wam może tylko pokażę, jak to wygląda przynajmniej. Ale muszę tymczasem wrócić do tego, co miałem wcześniej. Nie wiem, czy mam już wszystko? 4x4, ok. Wszystko się zgadza. No i w przedmiotach. Tutaj właśnie ten specjalny wytrych. Prędko pewnie z niego nie skorzystamy, ale tam, gdzie jest jakaś skrzynka, na przykład na poziom Very Hard, no to wtedy można było taki właśnie specjalny wytrych sobie wykorzystać. No i pamiętajmy tutaj, że mamy w tym momencie naładowany tryb Reckoning, czyli można by było sobie odpalić to albo na jakimś potężnym wrogu, chociaż takowego chyba tutaj nie spotkamy, albo na większej grupie, jak tutaj. No dobra, chyba nie będę w takim razie zwlekał, tylko właśnie tutaj
sobie ten tryb odpalimy. Trochę więcej doświadczenia zawsze wpadnie. Może bez szału, ale dobre i to. Tutaj znowu coś ukrytego. A jak zejdziemy po tych schodach, no to dostaniemy się już na ten placek z przeciwnikami. To witam. I atakujemy. Najpierw oczywiście wszystkich pokonać. Odsłonić ich przeznaczenia. I wtedy możemy zaatakować. No i proszę bardzo, od każdego dostałem teraz punkty. Dodatkowo premia plus 100. Plus 100% raczej. No i dzięki temu ponad 300 punktów doświadczenia od razu wpadło. No a tutaj kolejne skrzynki do zniszczenia już czekają. Więc zabieramy się za to. Tutaj skrzynka na niski poziom. Spróbujemy ją otworzyć. Oj, jeszcze kawałek. No i udało się, bez łamania wytrychów. Zniszczmy w takim razie tutaj skrzyneczki. A czy ja w ogóle tutaj nie mogę niczego z tym zrobić? Chyba nie. Czyli tak, z tej strony będziemy wychodzić już. Tu jeszcze ewentualnie w rogu mamy coś. Nie chciałbym się teraz tutaj pogubić. Ale nie, właściwie zgubić się tutaj już nie sposób. Stamtąd przyszliśmy. Tutaj przejście zawalone. A więc pozostaje udać się tutaj. Najwyraźniej dalsza część ruin jeszcze by czekała. Czy to będzie po prostu wyjście? No, tak by to wyglądało, że to będzie wyjście. No zobaczymy. Po prostu wyszliśmy z innej strony. Jakoś z góry. I tutaj też coś mamy. A to tarcza jest, kurde, ale ile tych dodatkowych atrybutów też. Akurat takich związanych z magią. Może na razie bym sobie to nawet wziął. Znaczy, wziął to oczywiste, ale od razu się w to wyposażył. Chociażby na ten odcinek, skoro już mamy takiego maga. A, tylko że tutaj 10 punktów władowanych w drzewko Sorcery jest potrzebne. To chyba jednak sobie odpuścimy. I w ogóle chyba jednak pójdzie na sprzedaż, z tego względu, że nie planuję raczej prędko inwestować w to drzewko. Więc na razie to zostawiamy. I trzeba będzie tutaj zejść. No i wydaje się, że następne skrzynki są w tej części mapy, której jeszcze do tej pory nie odkryliśmy. Więc teraz przyjdzie na to pora. Ja sobie tutaj znowu aktywuję dotknięcie śmierci, bo tak się akurat nazywa ten bonusik. I tutaj po drodze zahaczyć o kolejne rośliny, żeby niejako oznaczyć to sobie na mapie, że już tędy przechodziłem. No i rzeczywiście tutaj na zewnątrz tych skrzyń jest najwięcej. A ponieważ tutaj wszędzie ci bandyci mogą się kręcić, to czeka nas jeszcze trochę walki. Kogoś mamy tutaj akurat. Rozumiem, że kiedy mam miecz, to eliminacja po cichu jest niemożliwa. Możemy ewentualnie spróbować okraść gościa, ale w tym przypadku nic to nie da. Dobra, atakujemy normalnie, bo już szkoda czasu na to, żeby zaglądać do ekwipunku i sobie jeszcze na szybko wymieniać na sztylety. Jednak sztylety są potrzebne, żeby wykonywać te ciche zabójstwa. To są oczywiście fajne animacje, ale już dużo szybciej jest po prostu normalnie gościa zaatakować. I tutaj też mamy jakieś towarzystwo. Oto panowie. Proszę bardzo. Ten ogień spowodował takie fajne ataki, powiedzmy obszarowe. Jest ich więcej, jeszcze tutaj sobie kurde trenują, co?
Okej, na razie wystarczy. Może jakiś atak ładowany. Oj, nawet krytyk wszedł. Dobrze, 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 chociaż kurczę, muszę uważać. Na taką grupę to ażby się prosiło znowu trzęsienie ziemi, co? No idealnie, ale trzeba przyznać, że fakt, iż tak szybko się nam uzupełnia mana, to sprawia, że faktycznie tutaj aż się chce więcej korzystać z tych różnych umiejętności dodatkowych. Więc nie dość, że mogę wam właśnie w tym odcinku nowy wygląd bohatera zaprezentować, to jeszcze trochę inny styl rozgrywki. I to jest jak najbardziej okej. Dobra, połowa skrzyń zniszczona. Tam jakieś wino też zgarnęliśmy. Nie wiem, czy to nie jest część jakiegoś zadania przypadkiem. Albo po prostu pójdzie na sprzedaż i tyle. Jeszcze jedna skrzynka, super. O, i mamy też tutaj coś do odsłuchania za chwilę, tylko najpierw otwórzmy to. Bez żadnego problemu. O, tutaj patrzcie. 14 punktów potrzeba. A więc to od razu sobie dodam do rzeczy na sprzedaż. Myślę, że to też. A tutaj na 6 poziom doświadczenia. To zachowamy na razie. I wysłuchajmy tutaj. She bested Thrang in combat fair. Finian cycles kept. The exploits of this maiden's role a burdensome and heavy toll. She lived among the mortal clans and bargained with their kind. Throughout the town they stood in fear of the brilliant fighter. No czasem są to jakieś piosenki do odsłuchania, tak jak w tym przypadku. A tymczasem tutaj mamy kolejny hełm i chyba tam był znowu ten specjalny wytrych jeszcze. Zajmijmy się kolejnymi przeciwnikami tutaj. Dobrze, znowu kurczę, padły te obrażenia specjalne. Wystarczy. Jakoś po tej stronie powinniśmy mieć jeszcze roślinę jedną. Kolejna troszkę dalej. No, skoro już tutaj jestem, no to upewnijmy się, że wszystko zerwane. I teraz właśnie jak to wygląda. Ja już to sobie odblokowywałem, prawda? Mamy tutaj punkt szybkiej podróży. No dobra, to teraz tylko już ruszyć prosto do tych ostatnich trzech skrzyń. A to będzie jakoś tutaj. Mamy jakieś namioty. Tylko, że to są akurat te, przy których już byłem. A my musimy tutaj przejść przez rzeczkę. No i akurat coś w stanie jestem tutaj wybrać stąd. Ale to ciekawe, bo czy ja dobrze zauważyłem, że... To już było coś właściwie legendarnego. Wiecie, oznaczonego złotym kolorem. Tutaj mamy ten hełm jakiś. Tak wygląda. Ale zobaczmy tutaj. No. Czyli to jest kolejny jakiś pełny zestaw do skompletowania. Tylko, że bardziej dla maga oczywiście. Zastanawiam się, czy tam jeszcze czegoś nie ma, ewentualnie pod wodą, ale wydaje się, że nie. Byłoby to widać już z daleka. No to panowie, w takim razie jeszcze tutaj sobie zawalczymy. A kogo my tu mamy? Osgar Krast. To już jest jakiś bandyta z imieniem i nazwiskiem, co by też wskazywało, że może to jest część jakiegoś zadania. Bo chyba w tej grze też to tak wygląda, że możemy coś wykonać wcześniej, a później
jak już ktoś nas o to prosi, no to informujemy na przykład, że gość został zabity. I mamy jego ostrze. Coś mi się wydaje, że to może być część jakiegoś questa. Już teraz aż takich szczegółów nie pamiętam. Ale kurczę, coraz więcej zdobywamy tych specjalnych wytrychów. Eksploracja się opłaca, jak zwykle. Tutaj gdzieś będzie ta kolejna skrzynka. 9 na 10 mamy. A to otworzymy bez problemu. Oj. Kurde, chyba w prawo jednak. No i super. Tam między innymi była kolejna tarcza. Ostatnia skrzynka jest z kolei jakoś tutaj. I to nam sprawę tak naprawdę załatwia. Teraz zapraszam tutaj ciebie. Podbicie przeciwnika też jest spoko, tak jak teraz to zrobiłem. Ekstra. To jeszcze ty. To chyba wszyscy, a przynajmniej mam taką nadzieję. Czyli możemy już wrócić do naszej zleceniodawczyni, poinformować go, a raczej ją, o tym, czego się dowiedzieliśmy. A to tego to ja jeszcze nie odkrywałem, tylko że to jest wyjście z tamtej lokacji tutaj. Bo to będzie też z góry jakieś przejście, dobra. To jeszcze tylko pozwolę sobie stąd zabrać parę składników. Poczekajcie, jakoś tutaj? Chyba tak. No i dobra. Tę stronę zachodnią możemy sobie zostawić. No to ruszajmy w takim razie znowu do tej alchemiczki. Tylko może jeszcze zanim z nią pogadamy, to przejdźmy tutaj do ekwipunku i sprawdźmy jedną rzecz. Po pierwsze, zobaczyłem sobie, że to ostrze nawet nie jest do odłożenia na sprzedaż, czyli musi to raczej być przedmiot jakiegoś zadania, ale tutaj chciałem jeszcze to otworzyć. Kolejna księga do odczytania dla was. No i od razu do sprzedaży, za chwilę to przekażemy. Everyone in Gorehart is talking about the attacks. They say that the Red Legion is receding back into the shadows from whence they came. It is all thanks to you. You found the formula and destroyed it. Now, you may think you understand the impact of this act, but you truly do not. You are a friend to this village and to me, Nani Henry. Take this. It is not much, but it gives you an idea of my gratitude. No i proszę bardzo. W nagrodę dostaliśmy złoto, a także trochę innych przedmiotów, które teraz tutaj mogliście zobaczyć na ekranie. No i jest nam oczywiście ona wdzięczna, że zniszczyliśmy tę formułę, ale w ogóle nie poruszyła tematu jej ucznia, więc teraz o niego zapytajmy. He seems so eager to aid me in my work that I've failed to pursue the proper references. Yes, I have only myself to blame for this catastrophe. How was I to know he was a scout and a thief? His interest in alchemy appeared genuine. Our friendship, was that too an act? No właśnie, ona się teraz zastanawia, czy ta ich przyjaźń też była udawana. No prawdopodobnie tak, patrząc na to, jak on się o niej wypowiadał. No i nie była w stanie rozpoznać jego złych zamiarów, niestety. Ale teraz przejdźmy tutaj, sprzedajmy niepotrzebne przedmioty. Aż 15 tysięcy sztuk złota. No, poszło tutaj na sprzedaż trochę rzeczy bardziej cennych i od razu się wzbogaciliśmy całkiem ładnie. No to super, bo teraz będę chciał w takim razie wykorzystać te pieniądze na ulepszenie mojego plecaka. Tutaj raczej nie będziemy niczego kupować. Farewell. Podziękujemy w takim razie i przejdziemy do kolejnego budynku za chwilę.
Zdaje się, że tutaj zaraz naprzeciwko mamy akurat kogoś, kto mógłby nam sprzedać to ulepszenie plecaka. Wydaje się, że tak, że to jest właśnie to miejsce. Tutaj to było chyba. Come in. You wouldn't believe how busy we've been since that fae arrived. No i sprawdźmy sklep. Czy ty to miałaś? Jak najbardziej, proszę bardzo, 7200 i dzięki temu zamiast 70 przedmiotów będziemy mogli sobie przenosić 80. Od razu poszło, mamy zwiększony ekwipunek, więc super. Możemy też tutaj ewentualnie sobie wykupić wytrychy. Zastanawiam się, czy tego nie zrobić, czy nie opłaca się ich mieć więcej, tylko czy za taką cenę akurat. Rozumiem, że za jedną sztukę wydajemy 50 kilka. No, jak najbardziej. Dobra, może w tym momencie nie będę tego kupował w większej ilości. Ale warto zapamiętać, że tutaj ten wytrych można jeszcze sobie uzupełnić. Kilkanaście sztuk. No i skoro już z nią gadamy, no to zapytajmy o parę kwestii, na przykład o kryształową wojnę. The Alpha and the Two Author have been at each other's throats for nearly a decade now. I can't remember the reason. I wonder if they can, the fools. You will find it settled on a small lake beside the eastern road. Compared to Gorehart, Dydenhill could be called a city. Dydenhill to jakieś okoliczne miasto, do którego prędzej czy później trafimy. The Fae are elemental creatures, magical and strange. None too considerate of us mortals either. They see us like pets or worse, like bugs. It's best that you stay out of the eastern forest. I've seen things you can't even imagine. The road is dark and dangerous, and it's a long hike to Dydenhill. No proszę, czyli Dydenhill to gdzieś na wschód raczej. No i ona poleciła nam się trzymać raczej z daleka, ze względu na to, że przedstawiciele Fey no raczej traktują ludzi jak insekty, niepotrzebne nikomu robaki. Some call it the Camp of Cowards, on account of it being settled by those who refuse to enter the forest. Can you blame them? Never trust a wood that whispers. There's Nettie the Smith, and Nanny handles potions and remedies. The inn's across the way if you fancy a pint. Keep an eye out for the Red Legion, though. Okej, okay, parę informacji na temat tego, co możemy tutaj znaleźć w tej wiosce Gorehart. Oh, I doubt it's an organized group. More likely that it's one scared idiot with a knife. I heard someone in the village mention the Red Legion, but that can't be true. Czerwony Legion się nie cieszy poważaniem najwyraźniej. I refuse to speak of them. Please respect my wishes. A na temat Tuafa ona nie chce się w ogóle wypowiadać. I told you. I will say no more on this matter. Naprawdę nic więcej nie powiesz? No chyba tak. Goodbye. Szkoda z jednej strony, no ale z drugiej nie ma sensu naciskać, bo i tak się niczego więcej nie dowiemy. Welcome. No i tutaj nie będziemy przeszukiwać tych skrzyń, żeby nie narobić sobie kłopotów. Jest i Nettie. What do you need? U niej możemy też sobie naprawiać elementy wyposażenia. No, na tę chwilę jeszcze się nie będę na nic takiego decydował. Pytanie, czy ty mi coś powiesz? Mel Senshir. It is an Alpha stronghold in the east. And if the reports from the front are to be believed, Mel Senshir is all that stands between the Tuatha and us. No proszę, czyli kolejna lokacja gdzieś na wschodzie. I hear their warriors die as easily as any others, only they don't stay dead. That can be a problem during wartime. A o Fey co powiesz? The Fae are one with this land in ways that no mortal race could ever be. They are true creatures of magic. Leave the village, walk 50 paces in any direction and you'll find a Fae. Pray it's a friendly one. No tak się składa, że już spotkaliśmy rzeczywiście Fae, ale jak do tej pory faktycznie byli przyjaźnie nastawieni. We here in Gorehart are far from the front and deliberately so. Our hearts may be with the Alpha, but our bodies stay here, safe on the other side of Dalentarth. We've seen our fair share of dead,
The truth is, we have as many cemeteries as we do settlements. Troublesome creatures, the Alfar. No doubt this war is a result of their meddling in the affairs of others. Jeszcze Dalentarf. Look around you. These are no mere woods. This is the heart of the Feylands. Once you enter the forest, you won't emerge again until you reach the plains. No dobra, chyba nie będziemy cię męczyć dłużej. So long. I na tym też sobie zakończymy. Ewentualnie rzućmy jeszcze okiem, czy czegoś na górze ciekawego nie ma. No tutaj akurat nikt nas nie podejrzy, więc moglibyśmy to przeszukać. No tutaj akurat też mamy jakieś elementy wyposażenia i dziennik samej Riki, z którą już rozmawialiśmy. Dobra. Możemy sobie to pozabierać, a jeśli chodzi o ten dziennik, no to pokażę wam tutaj może. Nie wiem, czy to akurat będzie coś bardzo istotnego. Aczkolwiek możecie się z treścią oczywiście jak najbardziej zapoznać. Parę stron do przeczytania jest, jakby nie patrzeć. No i na tym się z wami pożegnam. Kolejne zadanie zostało dzisiaj wykonane. Trochę więcej walki przy okazji mamy za sobą, więc też przyjemnie. No i możliwość skorzystania czy sprawdzenia, jak się nasz bohater sprawdzał przy takim zestawie wyposażenia bardziej preferowanym pod maga. Dziękuję wam w takim razie za oglądanie tego odcinka. Możecie zostawić kciuka w górę, jeśli wam się podobało i usłyszymy się następnym razem. Cześć!